smutek by stale dreptał. Oczy po prostu by kochać, choć z zamkniętymi oczami. W zasadzie łącznie 21 237 punktów, czyli to punkty były przeliczane w kilometry trasy, to był jeden punkt i 100 metrów różnicy wysokości, co przełożyło się na kwotę 10 618 zł 50 groszy. Staliśmy w przeliczeniu około 50 groszy za jeden punkt. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. To był taki materialny wkład, który oczywiście przeznaczamy na budowę domu ojca Filiu. Postanowiłem przyznać następne znaki. 13 wyróżnień, 63 brązowe znaki, 24 srebrne odznaki i 6. Zdobyły złotą odznakę. To są stali nasi przyjaciele i osoby bardzo nas wspierające i w sprawach promocji i w różnych akcjach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Rozmus-Sader. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ od samego początku, jak wspieramy hospicjum, staramy się jak możemy. Jak tylko moja grupa usłyszała, że za każdy kilometr, który przejdziemy, jakieś pieniądze będą dla hospicjum, więc bardzo licznie się wszyscy zgłosili. Niestety książeczek za mało zabraliśmy, bo chętnych było więcej, jak się okazuje. I organizowaliśmy, jak ja wysyłałam SMS-y latem w czasie wakacji, kto jutro idzie, zdobywamy szczyty dla hospicjum, to nagle się znajdowało na stacji PKP 9-10 osób. Jechaliśmy i szliśmy z Wisły do Węgierskiej Górki, deszcz, nie deszcz, ale wiedząc o tym, że ojciec Pio nas wspiera, to szliśmy bardzo dzielnie i zbieraliśmy pomocę. Thank you.
wait for a minute. Yeah. Wait for a minute. Yeah. Wait for a minute. Yeah. I'm just so into you. Dobrze pojęta troska. Po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość. Tak, aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć. Na co dzień.
Uśmiecham się do moich smutnych myśli. Uśmiecham się do szarych, nudnych spraw. I wraca smak. Smak ciepły w słońcu. Co ty ma dna, potrafisz stać.